Szczęść Boże, naszym gościem jest dzisiaj ksiądz proboszcz Jan Abrahamowicz, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesłowickich w Krakowie. Witam serdecznie. Witam. Ksiądz proboszcz prowadzi tutaj w parafii duszpasterstwo związków niesakramentalnych. Na początku może wyjaśnijmy pojęcie, czym są związki niesakramentalne, czy można używać zamiennie pojęcia małżeństwo niesakramentalne. Jak by ksiądz tak opisał to zagadnienie, to pojęcie? Zasadniczo przez związek niesakramentalny rozumie się sytuację, w której mamy do czynienia z zamieszkaniem i stworzeniem wspólnoty domowej małżonków, związanych jednakże już tylko cywilnie, z uwagi na to, że oboje bądź której ze stron wcześniej zawierała małżeństwo sakramentalne i niestety to małżeństwo się rozpadło. Tamten związek zakończony cywilnym rozwodem sprawił, że weszli w ponowny związek, tym razem niesakramentalny. Czy możemy mówić o małżeństwach? To są de facto małżeństwa, chociaż w rozumieniu Kościoła małżeństwa sakramentalne to nie są. Więc można by się również posłużyć terminem małżeństwo niesakramentalne albo niesakramentalny związek małżeński, to co byłoby jeszcze bardziej precyzyjne. Jaki jest status w Kościele takich osób? Ponieważ wiadomo, że osoby, które żyją w takim związku małżeńskim, niesakramentalnym, nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Zwykle akcentuje się to, czego nie mogą, a trzeba pamiętać o tym, że jako ochrzczeni przede wszystkim mogą i mają obowiązek wzrastania w wierze, kontaktu z Panem Bogiem, który nigdy ich nie opuścił. Jeśli mowa o jakimkolwiek opuszczeniu, to ono się zawsze odbywa ze strony człowieka. To my odchodzimy od Boga, nie On od nas. Ale też w wielu przypadkach mamy do czynienia z wielką tęsknotą za Bogiem i z tymi drogami, które przecież są możliwe dla każdego ochrzczonego. Myślę tutaj o obowiązku co niedzielnej mszy świętej, choć bez komunii świętej sakramentalnej, o obowiązku codziennej modlitwy, o obowiązku katolickiego wychowania dzieci. Szereg różnych spraw pozostaje i to jest niewątpliwie coś, co się nie zmieniło. To, że nie mogą przyjmować sakramentów, jest skutkiem decyzji, która mówi o tym, że taki status jest statusem człowieka, chrześcijanina, który żyje w bliskiej okazji do grzechu i jako taki nie może obiecać Panu Bogu poprawy. Jak długo nie jest to możliwe, tak długo ten status jest niezmienny. A czy zdaniem księdza, który z tymi osobami styka się na co dzień, ten niezmienny status i ta jakby troska Kościoła o te osoby jest dzisiaj wystarczająca? Tak pytam trochę prowokacyjnie, jakby w kontekście wydarzeń z ostatnich dni, czyli śmierci kardynała Carlo Maria Martiniego, który ten temat jakby nieraz poruszał i poruszył go także w swoim ostatnim wywiadzie, tutaj sobie pozwolę zacytować. Kardynał Martini mówił tak: sakramenty nie mogą być postrzegane jako narzędzie egzekwowania dyscypliny, lecz jako pomoc dla ludzi na drodze życia, szczególnie w trudnych sytuacjach tego życia. Postawa, jaką przyjmiemy wobec rodzin rozbitych, będzie miała wpływ na zbliżenie się Kościoła do pokolenia dzieci. Taki przykład. Kobieta została porzucona przez małżonka i znalazła nowego towarzysza, który podjął się opieki nad nią i nad jej dziećmi. Ta druga miłość jest udana. Jeżeli będziemy dyskryminować tę rodzinę, to na zewnątrz Kościoła znajdzie się nie tylko matka, ale także i jej dzieci. Jeśli rodzice są poza Kościołem i nie czują wsparcia, to Kościół straci także następne pokolenia. I pytanie o to, czy rozwiedzeni mogą przystąpić do Komunii Świętej, czy nie powinno być przypadkiem odwrócone. Czyli w jaki sposób Kościół powinien jeszcze bardziej może przyjść z pomocą i zbliżyć się właśnie z mocą sakramentalną do tych, którzy są rozwiedzeni i żyją w takiej... No, jeśli mowa o kardynale Martinim, to trzeba powiedzieć, że to jest wielki przyjaciel człowieka w każdej sytuacji jego życia i wielokrotnie wypowiadał się
podzielając ból i rozdarcie tych, którzy nie mogąc przystąpić do sakramentów, są jakoś uczestnikami nabożeństw, ale w niepełnym stopniu. I ten jego emocjonalną więź rozumiem. Natomiast proszę pamiętać, że tutaj mamy do czynienia z dwoma rzeczami. Pierwsza dotyczy Ewangelii i oficjalnego nauczania Kościoła. Druga dotyczy pytań i osobistych poglądów również hierarchów kościelnych. Ja miałem też i w czasie naszych spotkań duszpasterstwa takie pytanie, no jak to, no to widzi ksiądz, tutaj jest taka propozycja i to od kardynała wychodzi, a dlaczego to nie jest tak, że nie jest tak? Dlaczego nie jest inaczej? No i trzeba spokojnie tłumaczyć, że nikt, nawet Ojciec Święty nie może zmienić Ewangelii. To jest nauczanie stałe i tego się trzyma Kościół przez 2000 lat. Ja myślę, że w tej wypowiedzi kardynała Martiniego jest więcej może współczucia, współodczuwania z sytuacją tych, którzy są jakby w tle, czują się może niedowartościowani, ale też, jak pan wspomniał, tu nie idzie o to, aby Komunia Święta była nagrodą za święte życie. No, zgodnie z nauczaniem ojców Kościoła ona jest pokarmem na drodze do Boga. Tylko, że ten, kto po ten pokarm sięga, musi jednak spełnić warunki Pana Boga. To nie my określamy warunki Panu Bogu, ale albo akceptujemy, albo nie przystajemy na Jego warunki. I myślę, że w tym jest klucz problemu. Takich duszpasterstw, jakie prowadzi ksiądz, mimo wszystko jednak w Kościele, patrząc tak ogólnie, zbyt wiele nie ma. Znaczy, gdzieś spotyka się, natomiast nie jest to jakby praktyka powszechna, że w każdej parafii spotkamy duszpasterstwo właśnie osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim. I moje pytanie jest takie, czy ci ludzie, którzy nie mają możliwości gdzieś w swojej okolicy, nie słyszeli o takiej pomocy duszpasterskiej, czy nie czują się czasami ludźmi drugiej kategorii w Kościele? Odpowiem na tę pierwszą część najpierw pytania, mianowicie duszpasterstw nie jest wiele. Rzeczywiście jest to rodzaj duszpasterstwa specjalistycznego, bo nie idzie tylko o czas dedykowany człowiekowi, tego czasu trzeba mieć dużo, ale idzie o pewien rodzaj spotkań, pracy i wspólnych doświadczeń. To jest droga, która służy pogłębieniu religijności. I właśnie wspomniał pan o tym, że czują się, ja dodam, początkowo katolikami drugiej kategorii, bo rzeczywiście odczuwają ów dystans względem ołtarza i sakramentów. To jest pierwsze. Poza tym zdarza się też, i to oby jak najrzadziej, ale jeszcze chwilę temu wcale nie tak często, wcale tak nieczęsto chciałem powiedzieć, że jest jakiś zgrzyt, który jest zgrzytem na linii osoba w związku niesakramentalnym, a duszpasterz, który szuka prostych rozwiązań, który mówi, ty się tu nie nadajesz, ty już zdecydowałeś, ty żyjesz w grzechu. Jezus do tych, którzy byli w grzechu, do tych, którzy źle się mieli, szedł i proponował im podejście bliżej, proponował im coś od siebie. Kościół ma tę samą misję, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. I nie wolno nam o tym zapominać. Myślę, że duszpasterze w swoim zwykłym duszpasterstwie mają wiele takich spotkań i raczej idzie tutaj o to, żeby takiego człowieka pozyskać dla Kościoła, czyli zachęcić, by uczestniczył choćby w nabożeństwach niedzielnych, w słuchaniu Słowa Bożego, w osobistej modlitwie, niż mówić mu, że Kościół oto wytoczył armatę, która ma na celowniku właśnie osoby żyjące w poprzek dekalogu. Ktoś z niesakramentalnych powiedział kiedyś nie bez słuszności, że przecież szóste i dziewiąte przykazanie to są tylko dwa przykazania z 10. To prawda i jest jeszcze innych 8 do realizacji pełnej.
Niemniej mamy wszyscy świadomość, i niesakramentalni, i ja, że dekalog bez jednego przykazania przestaje być dekalogiem.